Jestem niewielkim owadem na spokojnej tafli wody, a jednak swoimi maleńkimi odnóżami mogę na niej delikatnie stanąć, nieznacznie dotykając, wprawiając ją w drgania, które o dziwo, w widoczny, rytmiczny sposób rozchodzi się po wodzie. Tak określa siebie Teodora Pawełko-Kwiatkowska. Jest to kobieta wielu, wielu talentów, ale przede wszystkim nadal została kobietą, matką. Jest matką wielodzietnej rodziny, a przy tym osobą niezwykle pozytywną, radosną. Śpiewa w chórze i była nauczycielką, była pedagogiem i jak sama o sobie mówi, jest filozofem. Potrafi zachować równowagę i wybrać to, co najlepsze z życia i pokazać to innym. Artystka jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki. W swojej twórczości odwołuje się do wiary chrześcijańskiej oraz natury. Cały czas opieram się na religii, na kulturze chrześcijańskiej, dlatego że jestem od dziecka przekonana, że ta tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie trzyma nas, a nowoczesność jest taką krótką modą. Wystawę kilkudziesięciu prac pod tytułem Droga do Emaus można było podziwiać w parafii świętego Kazimierza Królewicza na Pułankach. Każdy z nas generalnie idzie taką drogą niepokojów, różnych, dobrych rzeczy, złych, bo nie jesteśmy doskonali, nikt. Każdy z nas ma jakieś problemy. Idziemy tą drogą do Emaus i właśnie na tym obrazie widać, że jedni biją, tłuką się, jedni się popychają, jedni robią różne straszne rzeczy. Trzeci dzień diecezjalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej pozwolił artystce na spotkanie z mieszkańcami Ostrowca. Pokazanie swojej twórczości. Obraz jest to 1000 słów, czyli nie muszę o tym mówić. Wystarczy, że ten monolog swój, który prowadzę w trakcie malowania, pozwolę ludziom oglądać, bo ja lubię to, jak oglądają, czy oni czują to samo, co... To tak jak projektant wymyśla jakąś wspaniałą rzecz i mówi ludziom, popatrzcie, jakie to ładne, podoba wam się. Ja nie mówię, że to jest ładne, to może być czasami nieładne, ale generalnie czerpię ze źródła duchowości, mentalności, natchnienia. Dni Kultury Chrześcijańskiej, które potrwają do 13 października, mają promować wartości ewangeliczne, prezentować dorobek kultury chrześcijańskiej, integrować i łączyć ludzi.